Wciąż pozostajemy w Kusiętach, wsi rozwieszonej niczym hamak pomiędzy Wilczą Górą i górami towarnymi. Od północy wsi zdaje się strzec inne, dumnie wstające wzgórze. To Zielona Góra, którą w 1953 roku w całości objęto rezerwatem o tej samej nazwie. U północnego jej podnóża w 1911 roku wytyczono żelazny szlak kolei herbsko-kieleckiej, którą właśnie wtedy wydłużano z Częstochowy do Kielc. Jednak w czasie realizacji planu sześcioletniego w latach 50. ubiegłego wieku, kiedy budowano Hutę Częstochowa, kolej stanęła na przeszkodzie budowniczych. No i należało ją przenieść. To wtedy wytyczono nowy jej ślad, biegnący do dziś u stóp tej góry od południa. Po starym nasypie nadal odbywają się podróże, ale już typowo turystyczne. Poprowadzono tam bowiem kilka szlaków. Konny, jeździecki i pieszy, w tym właśnie czerwone szlaki Orlich Gniazd. Majestatyczny sąsiad Kusiąt mierzy 342 metry nad poziomem morza. Zwieńczony jest dwoma formami kamiennymi zbudowanymi, jak to na jurze, z wapienia. Jeden ze szczytów stanowi ciekawy punkt widokowy. Z kolei drugiemu ostańcowi natura postanowiła nadać bardziej artystyczną formę, modelując kowadło. To stąd jego nazwa, diabelskie kowadło. Bywa, że to właśnie do tego ostańca przychodzą młode pary małżeńskie z fotografem na poślubną sesję fotograficzną. Sąsiadująca z kowadłem forma wapienna kryje sobie jaskinię. Mierzy ona 150 metrów długości i ma formę dwóch sąsiadujących ze sobą kwadratowych sal z ciekawymi formami naciekowymi. To właśnie one, zlewając się ze sobą, stworzyły ścianę, które podzieliły jaskinię na dwa pomieszczenia. Aby się dostać do jaskini, trzeba najpierw złożyć pokłon i paść na kolana. Tak sobie natura wymyśliła wyegzekwować szacunek od człowieka. Na szczycie tego ostańca ustanowiono punkt widokowy, z którego widok rozpościera się na północną okolicę i sięga aż do cementowni w odległych Rudnikach. Górę porasta roślinność leśna, składająca się z dębów, sosen i buków, a także ciepłolubna, murawowo-zaroślowa, reprezentowana przez 290 gatunków, z czego aż 20 jest pod ścisłą ochroną. Ale abstrahując od tego, to jest miejsce magiczne i ciche, do którego wchodząc można się wyciszyć, no i wysilić, bo wejście do tego rezerwatu oznacza wspinaczkę po lekkiej stromiźmie. Do tego magicznego miejsca prowadzą pieszy i rowerowe szlaki Orlich Gniazd. Niebieski szlak dydaktyczny, ścieżka geologiczna, a także żółty szlak jeździecki Częstochowa Pegas Biskupice Borek. Dodatkowo dotrzeć można komunikacją miejską z Częstochowy liniami podmiejskimi 58, 59, a także, no oczywiście, koleją regionalną relacji Częstochowa-Kielce.